Nowe miasto. Ma nazywać się tak jak szczepionka. Rosja zbuduje nowe miasto. Ma nosić nazwę Sputnik. Pierwszy satelita w kosmosie dał nazwę pierwszej na świecie szczepionce przeciwko COVID-19 Sputnik V. Teraz Rosja chce zbudować zupełnie nowe miasto, które również ma nosić nazwę Sputnik. Umowa w tej sprawie została podpisana na forum ekonomicznym we Władywostoku nad Oceanem Spokojnym, o czym poinformowało Ministerstwo Rozwoju Rosji Wschodniej. Zgodnie z podpisanym dokumentem, miasto przemysłowe Sputnik ma powstać w odległości około 30 km od Władywostoku, na granicy z Chinami, na powierzchni 925 hektarów. W Sputniku ma zamieszkać około 300 tysięcy osób. Sputnik 1 to nazwa pierwszego na świecie satelity wystrzelonego przez Związek Radziecki w 1957 roku. Szok dla USA w wyścigu między supermocarstwami podczas zimnej wojny. W połowie sierpnia ubiegłego roku to również Rosja była pierwszym krajem na świecie, który wprowadził szczepionkę przeciwko koronawirusowi i nazwał ją Sputnik V na cześć chwalebnych czasów podróży kosmicznych. Według danych rosyjskich, szczepionka jest obecnie dopuszczona w około 70 krajach. Nowe miasta na Syberii i na razie nie było wiadomo, kiedy miasto Sputnik zostanie zbudowane. Władze oczekują, że ze względu na korzystne położenie w niewielkiej odległości od morza i lotniska we Władywostoku, znajdzie się wielu deweloperów, chętnych zainwestować w nowe miasto. Wcześniej, minister obrony Rosji Siergiej Szojgu proponował budowę kilku nowych miast na Syberii w celu zwiększenia atrakcyjności tych regionów. Wielu Rosjan przyciąga Moskwa, ponieważ infrastruktura jest tam lepiej rozwinięta niż w mniejszych miastach Rosji i jest więcej miejsc pracy.